Witamy Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Tym razem bardzo wakacyjnie. Przed Wami kto? Aloha, jestem Patryk. And Ayuboam, Boam, czyli Fryderyk. <laughs> I co? Zaczynamy tak naprawdę. Podcast typowo powakacyjny, tak? Każdy z nas zaliczył dobry urlop, dobrze, ciekawy wypoczynek. To co, zaczynaj, gdzie byłeś? Tak. Mam nadzieję, że nie zauważyliście, że to jest wakacyjny odcinek. Tak, w ogóle nie? Tak, tak sobie po prostu. Tak, no, ja byłem w gorącej Hiszpanii, dokładnie w Maladze, a czy troszkę pod Malagą. No i podwiedzałem sobie troszkę, nie wiem, czy chcemy opowiadać już co, co, co no to, co tam to No wiadomo. No tak, byłem w sumie jakieś pół godziny pod Malagą, ale oczywiście Malagę zwiedziłem chyba jako pierwsza miejscówka. E, piękne, duże miasto, dużo zabytków, dużo ludzi. Gorąco. E, było gorąco. Na początku, akurat pojechaliśmy tam rano i nastał nas nasz deszcz po prostu, nie? No, gorąca I Hiszpania. Tak, ciekawe nie, co wiesz, można się przeżyć? Ja byłem gorący, gorąco ubrany. Tak. No tak, to był gorący. Byłem wiesz. I'm hot. E, byłem ubrany wiesz na długo, bo mówię, kurde, no, pogoda nie przepasowała Minęła godzina. Po prostu patelnia taka, że nie mogłem wytrzymać. Byłem w długich spodniach, jeszcze wchodziłem pod taki zamek na samą górę, byłem zmęczony, było mi gorąco. Najlepsze nice. jest to, że mimo tej takiej gorącej pogody w ogóle się nie opaliłem. Nie smarowałem się w ogóle kremem, ani nic takim przeciwsłonecznym i po prostu totalnie nic. Także mogę tam zamieszkać. Porównanie ogólnie kolorów jest znaczne, szczególnie, że byliśmy w zupełnie dwóch różnych częściach świata. No tak! Nie, tak. Czekaj, jak tu masz ten, ogólnie Hiszpanię, no to ten, ja, mój rejon był bardzo, bardzo blisko Równika już tak naprawdę. No, znaczy, ja też chyba byłem blisko. Nie no, ty nie byłeś aż zwrotnika, Wrotnika, ja byłem Równika. Równik to jest ten, wiesz, Ta, no przez tak. środek. tak. Naprawdę. No to, 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 to akurat wiem, ale... Próbowałem sobie jakoś to wyobrazić. Nie, to ty jest sumie... typowo zwrotnikowy, taki. Nie, ale w sumie tak, bo teraz w sumie przez Afrykę przechodzi Równik, a ja byłem w sumie, no, tros troszeczkę tylko wyżej. Oj, tam, oj tam. E, I co dalej? E, oprócz Malagi, zwiedziliśmy oczywiście Gibraltar, no bo, mając półtora godziny samochodem, no to co, e, nie? czemu by tam nie pojechać? I to jest bardzo ciekawe miejsce i każdemu polecam jeżeli ktoś będzie blisko właśnie no najlepiej pojechać chyba do Malagi i stamtąd jest blisko do różnych takich miejsc no najlepsze jest to przechodzisz y, przez odprawę znaczy odprawę przez y, jakby nie nie, chcę, nie nie celną ale y, przez po takie kontrolę, kontrolę stront... tak Zabrakło mi słowa przez kontrolę, normalnie pokazujesz sobie dowód, no bo tam wyjątkowo było podpisane w 2021, lub drugim roku jakieś rozporządzenie, bo generalnie Hiszpania i Gibraltar nie lubią się za bardzo, ale podpisali, że można tam wjechać, wjechać, wejść tak jak w naszym przypadku. Normalnie na dowód wchodzimy, idziemy i nagle musimy sobie przejść przez lotnisko normalnie. Tam jest tak ciekawie, że żeby wejść do, na, na tą całą, powiedzmy ten taki rejon, u, rejon musisz sobie normalnie przejść na, przez pół lotniska. Nas oczywiście zatrzymali, bo akurat lądował samolot, więc bardzo się cieszyłem. No chociaż nie widziałem, jak bardzo lądował, bo mieliśmy zasłonięte ten taki, no, początek tego lądowania. Liczyliśmy, że może coś odleci, to będziemy widzieć, ale niestety nie, bo tam bardzo chyba rzadko coś ląduje albo leci, bo nie wiem, nie patrząc, byliśmy w sumie na takiej górze, która tam jest chyba główną atrakcją, nie widziałem żadnych samolotów, ani nie słyszałem, więc no chyba tam jest mało. I można obejść wylot do Wielkiej Brytanii, tak mi się wydaje, bo czytałem blog, że bo teraz do Wielkiej Brytanii no trzeba mieć paszport, mhm. a ktoś pojechał sobie na Gibraltar na dowód osobisty i stąd poleciał do Anglii bez Be, paszportu. No, tak. Ciekawa was była. Było to dosyć niedawno, nie wiem, czy dalej tak można, ale zdziwiłem się troszkę, że mi aż tak tego nie pilnują. Może nie wiem, czy jest jakieś inne wejście. Wydaje mi się, że może to być kwestia taka, że na przykład nie wiem, jakby kto zarządza Gibraltarem, czy on jest jakby samodzielną, jakby taką, nie wiem, instytucją państwową. Czy to jest na przykład, nie wiem, jakaś część powiedzmy nawet. Yy, nie wiem, Wielkiej Brytanii, bo tak na przykład jest Reunion, nie? Jest wyspa na niedaleko zanzibaru, ogólnie Madagaskaru, nazywa się Reunion i to jest w ogóle część Europy, nie wiem czy wiesz. O, to nie wiedziałem. No, Reunion to w ogóle jest wyspa fantastyczna, dlatego że z Francji, jak weźmiesz samolot na Reunion, nie pokazujesz żadnego dowodu, dlatego że to jest dalej teren Francji, francuski teren i to jest najdłuższy rok międzyeuropejski, dlatego że przelatujesz przez prawie całą Afrykę. O, ale tak samo jest w tych obrzeżach Karaibów. To by tam są jakieś, nie wiem, czy kolonie albo jakieś miejsca z, też chyba z Francji. z Francusko, myślę... brytyjsko, pewnie portugalskie. Tak, więc... Tam też, nawet jak na przykład statkiem płyniesz, to normalnie nie potrzebujesz ani paszportu, po ani nic, a jesteś w takich no, fajnych miejscach, drogich na pewno. No tak, no e... ten, ogólnie no, to, bo Zielony Przerądek jest niżej, nie? Wyspy Zielonego Przylądka już jest bardziej, bardzo, bardzo nisko. No tak, bardzo, bardzo. No, no. to co? E... Co jeszcze polecasz? W sensie e... do zobaczenia w tych rejonach, oprócz tak. tego Gibraltaru? E... Tak, oprócz Gibraltaru na pewno też jest taka miejscowość jak Ronda. E fajne małe miasteczko um, to chyba główną atrakcją jest most który e, kiedyś nie, nie pamiętam czy on jakby się rozwalił ale i zginęło parę osób miejscowych i odbudowali go na nowo żeby był bardziej wytrzymały e, generalnie tam też było um, Arena Byków. Akurat wrzucałem na Instagrama wtedy to, jak, jak byłem na wakacjach, więc można było troszkę zobaczyć. Czyli co? Taka typowo, typowo hiszpańska kurrida, tak? Dokładnie. I najlepsze... Teraz to już chyba jest nieaktywne, ale do jakiegoś... Bo teraz to zmienili na, na stajnie i można tam sobie na koniach jeździć, ale fajnie było zobaczyć, jak dosyć niedawno, bo to niedawno mi się wydaje, to... Nie wiem, czy to jest dalej legalne, takie jakieś... Wiem, że tekami. są specyficzne jakby przypadki, gdzie ta korida dalej jest jeszcze w tych jakby, tej klasycznej wersji, tak, właśnie ta pogoń byków przez miasto, ale no coraz bardziej się od tego odchodzi, no bo jakby nie było, to jest tak, nie dość, że niebezpieczne, ludzie czasami no, no może nie giną, ale są bardzo mocno, no, jakby uszkodzeni, no to wiesz, to, to zawsze jakby nie było. No, tradycja, tradycją, ale jednak bezpieczeństwo bezpieczeństwem, nie? Szczególnie, że to przyciąga bardzo dużo jakby widzów, tak. A ci widzowie, którzy właśnie nie uczestniczą w samej, no, jeżeli to można w ogóle nazwać zabawą, tak? No to też czasami zdarza im się ucierpieć, nie? Więc to też jest niebezpieczne. Tak, no i fajnie było wejść sobie na tą powiedzmy na tę arenę i poudawać, że jest się jak się nazywa ten? torador, Że mam, wiesz, <laughs> płachtę nawyka. Czerw czerw czerwona płachta, tak? Albo jak, jak sobie usiadłem na przykład na trybunach, no fajnie to wygląda. W ogóle tak dodając, czasami będziemy wrzucać jakieś zdjęcia na przykład z naszych wakacji, żeby też wam pokazać mniej więcej o co chodzi. No ja się postaram też troszeczkę, jak już zacznę też, też swoje, swoje klimaty, że tak powiem, wakacyjne opisywać, to mam parę filmików, także spokojnie coś tam powrzucamy, wa warto zobaczyć to na YouTubie. Nie tylko wysłucham, chociaż też polecamy oczywiście wiadomo Spotify, YouTube też coś w tym stylu. Tak i oprócz tej jeszcze rondy nie pamiętam niestety nazw, bo one były dosyć trudne dla mnie do zapamiętania, ale jest pewne miasteczko, gdzie masz budynki w skalę. Normalnie nie miały te, te budynki były jakby tylko fronty budynków zostały wybudowane, a, a, norma a normalnie jest wydrążona i a, normalnie masz zwykłą skałę. I właśnie byliśmy w takiej, to jest chyba taka kultowa ulica e, albo ścieżka, bo w sumie i tam chodzą normalnie ludzie i jeżdżą, więc tam jest chyba wszystko w jednym. E, wiesz, e, normalnie masz skałę, masz pod tym budynki, masz pełno restauracji, jedzenie bardzo dobre, hiszpańskie. E, bardzo miałem ochotę, ale się bałem, bo nie wiedziałem też, jak, jak powiedzieć, e, są te hiszpańskie takie szynki, te takie uczce. A, ty mówisz o tym, o takim, takim chorizo, coś w tym stylu, takich szynkach, takich długo dojrzewających. Tak, po prostu tego było pełno w sklepie. W zwykłym kerfurze, jak byłem na zakupy, jest lada mięsna, a tam pełno właśnie tych takich udźców czy coś. Po prostu zawsze chciałem to spróbować, ale w sumie nie wiedziałem. No co, poprosić pół ten kawałek, a babeczka ci pół kilo od razu walnie, No, nie? zwłaszcza, że tam czasami ciężko było się dogadać po angielsku, a jeszcze wracając do tego Gibraltaru, tam na przykład mieszkałam i Hiszpanię, i właśnie osoby, nie wiem czy powiedzieć Anglicy, ale po prostu osoby, które mówią po angielsku, i np. w niektórych sklepach normalnie po angielsku tu, tu, tamto, ale w niektórych, jak byłem np. w Hiszpanii, to np. ciężko było się dogadać, bo też nie wszyscy mówią po angielsku. Ale no, pamiętajmy, że rady. jakby nie było hiszpański język ogólnie na całym świecie, to w ogóle to jest troszeczkę śmieszne, bo wszyscy uważają, że po angielsku dogadasz się wszędzie, a no, tak naprawdę ogarniając język hiszpański jesteś się w stanie dogadać, ja nie mówię, że porozumiewać na zasadzie, że masz easy, nie, ogólnie, mm -hmm. ale tak, a Stany Zjednoczone, cała latinoameryka, tak, Meksyk to też jest hiszpański i spokojnie się dogadasz, praktycznie... W... Czy my, wydaje mi się, że w wielu wiesz, częściach jakby Ameryki Południowej też jesteś w stanie po hiszpańsku się dogadać. Fakt tam jest bardziej portugalska ta wersja. E, no portugalski język jest bardziej rozpowszechniony, ale dalej wydaje mi się, że dalej się mógł praktycznie dogadać w sensie na zasadzie jakichś takich prostych jakichś tam komunikatów, pytań i tak dalej, to raczej po hiszpańsku też by dalej radę ci odpowiedzieć. Tak. E, w jednym miejscu niestety się nie udało być. Jest to taki piękny wąwóz, gdzie musisz mieć normalnie kask. I, i, I masz przewodnika, może to jest bez przewodnika, ale z przewodnikiem, może było bezpieczniej. bezpieczniej. Tam się nie udało, ponieważ jak pojechaliśmy, zaczęło tak wiać i padać, że mówimy: oj, może być ciężko. Plus, chcieliśmy kupić bilety na miejscu, ale dowiedzieliśmy się. Że, że jest, jest tylko. Jest, znaczy, mo też można kupić, ale jest bardzo ciężko kupić, i tam ludzie jeżdżą bardzo wcześnie, żeby w ogóle to kupić. Jest pełna pula, ale szukając. W internecie, żeby sobie zarezerwować, to tam rezerwacje są na 2-3 miesiące już do przodu i ciężko coś dostać. Mm. To jest jedno z takich miejsc, i obiecaliśmy sobie właśnie z narzeczoną, że pojedziemy jeszcze do Walencji na przykład i troszkę też będzie w miarę blisko chyba z, godzin, z dwie godziny, i tam pojedziemy. No i ostatnia taka miejscówka fajna, to pamiętam, bo to akurat byliśmy powiedzmy w takiej dzielnicy tego. Michas, chyba dobrze powiedziałem. E Miasto pełno białych domków, wszystkie były piękne. Takie... No, coś no... w takich klimatach, takiego właśnie sardyni, takie taki, wiesz, to, wiesz, to taki góry białych domów i tak dalej? No, można tak powiedzieć, po prostu tam jest miejsce, gdzie mają być białe domy i koniec. I tam właśnie jest pełno osiołków, kolni, gdzie mogłeś sobie wynająć i pojeździć po mieście. Chociaż ja tego nie, że tak powiem, nie polecam, tak, żeby nie. W sensie nie, nie, nie jesteś jakby. O, zwolennikiem, jak, zwolennikiem tego żeby... wyjazdów na zasadzie, że trochę pomęczysz zwierzaczki. No tak, no ja tak samo też z tego, takiego jakby zasady wynikam, że jeżeli ta zwierzę nie jest w sensie puszczone samopas, tak? I na zasadzie, że... To jest tylko wyzysk pieniężny, to zwierzę i tak jest powiedzmy w w stanie, że tak powiem trzymane, no to nie, do takich rzeczy nie wspieramy. Nie? No i normalnie była, był parking taksówek z osiołkami, podchodziłeś, mogłeś sobie wybrać osiołka, to wszystko normalnie, co prawda było pełno kup i tego wszystkiego, ale w miarę sprzątali. No i generalnie w sumie chyba tyle, chyba, że coś zapomniałem, ale... Generalnie polecam, było ciepło, mimo nawet, że padało, to było te 20 stopni niby na termometrze, ale czułeś, że to jest, że jest mega gorąco. Normalnie chodziłem sobie w spodenkach, w lutym, e, w spodenkach krótka koszulka, e, tak samo wieczorami mogłem sobie spokojnie wejść. E, no i co? taki kierunek ogólnie, no polecasz, tak? Tak, bardzo polecam. Właśnie tak przyszłościowo jeszcze chciałbym na przykład Walencję i, i Walencję i co jeszcze? I Sewilę zobaczyć, bo to też są jedne z większych miast i też jest piękna architektura. Właśnie tam mają pełno architektur, takich budynków z starszych, zabytkowych, pełno muzeów też polecam, bo byliśmy. W ogóle tam jest, jak dobrze kojarzę, w Maladze urodził się Picasso. No tak, no I to jest prawda. Chcieliśmy iść do muzeum, ale oczywiście tam, jak to Hiszpania, wszystko się zamyka tak szybko, że nawet nie zdążyliśmy pójść, bo było tyle miejsc do zwiedzenia, że po prostu się nie dało. No tak, wiadomo, są to kierunki, w których po prostu nie dasz rady, nie? No bo tak. chcesz zobaczyć to, 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 masz ograniczony czas, jeszcze powrót, powiedzmy gdzieś tam w okolicy hotelu i tak my liczysz, 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 patrzysz, mówisz, kurna, a tam wiesz, do 16, L zamykamy, nie? Mm. I od na przykład nie jest tam drogo. Niektóre rzeczy są albo tańsze niż w Polsce, albo są na równo. No i, no, jak to wiadomo, w restauracjach zawsze jest drogo, więc idąc do takiej ekskluzywnej restauracji, jak raz poszliśmy na steka na przykład, no to tam się wydało z 250 zł na dwie osoby za jedno danie Ale i wiesz co powie, powiem ci, że 250 zł w dzisiejszych czasach to jest, na obiad, no, gdzie jesteś za granicą, to wcale nie są jakieś to jest turbo no, duże pieniądze. Nie? nie, to jest norma, bo będąc jakby na Majorce albo w innych państwach, za taki dobry, smaczny w takiej bardziej ekskluzywnej restauracji to jest. Normalna cena, za... To jesteś w stanie dać 100 euro, tak? Na przykład, no. nie? gdzie to już są 4-5 stówek, tak naprawdę, no. nie? I Ta... nie licząc tego, że jesteś, jesteś na przykład, tak naprawdę na trzeźwego, tak? Bo możesz sobie wziąć winko, ale dźwięko, oczywiście, kolejne 30-40 euro, czy tam dolarów. I nagle się okazuje, że wiesz, że dasz 250 dolców, czy tam euro, kurno, za jakiś wykwintny objazd, nie? No, właśnie to jest taki, taka rzecz, że nie wolno tam przeliczać tego na złotówki. Tam jest inna waluta, oni inaczej zarabiają. No, dla nas może być drogo, ale po prostu. No nie patrzyłem na to, mówię. Są wakacje. Warto sobie trochę, troszeczkę, że tak powiem, wyluzować trochę. I go no dlatego wydaliśmy prawie drugie tyle tam na takie jakieś duperele rzeczy, jedzenie. No to zawsze niż, tak. Czyli niż... to, to, to wakacje nigdy tak. nie liczą się od kupna wycieczki czy tam wyjazdu gdzieś, tylko zawsze liczysz powiedzmy, no nie wiem, przynajmniej z 80% tego co wydałeś czasami na to, że po prostu, wiesz, a tu papiątka, a tu coś tam, tu jedzenie, tu drineczki, czy jakieś piwko na plaży, tu coś tam, coś tam, coś tam, coś tam jakiś przejazd gdzieś w jakieś miejsce, wypożyczenia samochodu. Czy jakiegoś tam innego środka transportu, czy w ogóle jakieś tam karty na zasadzie jakiegoś transportu publicznego i nagle cię tych kosztów zbiera, nie? Tak, jeszcze taka jedna rzecz i potem przejdziemy do Ciebie. Był to luty, więc na przykład na plażach nie było nic otwarte, żadnej, żadnego takiego baru właśnie na plaży, bo jest to okres dla nich zimowy i było wszystko pozamykane i też jestem ciekaw, jaka. O ile jest w ogóle różnica cenowa między np. lutym a takim okresem wakacyjnym? Czy oni podnoszą wydaje mi się, ceny, że wiesz, że przebitka jest przynajmniej 50%, nie? no bo wiesz, aż tak, oni, no, no, Wydaje mi się, że tak, no bo wiesz, jak w końcu zaczynają się ciepłe miesiące i dużo ludzi jednak przyjeżdża do takich właśnie nadmorskich jakby kurortów, typu właśnie wiesz, tam Malaga, właśnie Walencja, czy ogólnie jak będą no, całą Hiszpanię, ten, ten większość, znaczy dużo Polaków jeździ do Hiszpanii na wakacje. No to wiesz, no to wtedy oczywiście automatycznie też cała Europa też tam zjeżdża, bo jest ciepło, no i wiesz, ceny się windują, a przy okazji wiesz, teraz jak jest lato tak naprawdę, no to te właśnie Hiszpania, Portugalia, te rejony bardzo mocno cierpią z powodu w ogóle suszy, nie wiem czy wiesz, tak, no tak. i tam po prostu jest wielki, wielki problem w ogóle z wodą. No. Tam rzeki wysychają, tam kurne dowożą. Wiesz, do niektórych miejscowości w ogóle wodę cysternami, bo nie ma, więc wydaje mi się, że tam po prostu wiesz, muszą przebić to ceną, no bo potem oni sobie to muszą odbijać przez cały rok. Nie? No i w ogóle chyba tydzień albo dwa tygodnie przed naszym wyjazdem były rekordowe tam temperatury. Tam było po 30 stopni w lutym, i e pamiętam jak oglądałem jeden mecz, e bo akurat ja kibicuję drużynie z Ligi Hiszpańskiej, i było tak ciepło, że ludzie mdleli. Na stadionach i musieli przerywać mecze. W lutym. W lutym. Także pozdrawiam i bardzo chętnie bym tam zamieszkał, ale w sumie razem z Wiktorią e, mówimy to w każdym państwie, do którego jedziemy. Po prostu zawsze gdzie nie pojedziemy, jest super fajni ludzie, fajne miejsca, otoczenie, wszystko, że za każdym razem chcemy tu zamieszkać, tu zamieszkać, tu, tu chcemy dom. Ta, i to jest takie, wiesz, nie, na zasadzie kupiłbym ten dom, gdyby nie to, że jestem biedny. Nie? Dokładnie tak. Ale powiem ci, że słyszałem o tym, że na przykład w Hiszpanii kupienie mieszkania tak, gdzieś tam w jakichś rejonach, powiedzmy, nie jakichś turbo-turystycznych, w tak, środek miasta, tylko gdzieś tam powiedzmy gdzieś na tych przedmieściach, to wcale nie jest duży wydatek, nie? W sensie tak. nawet po przeliczeniu z euro na złotówki, to to dalej nie jest drogo. No nie tylko wiadomo, jest. musisz się liczyć z tym, że no praca, te sprawy, no to jednak albo zdalnie, no albo już jednak dojazdy, no ale to w tym momencie już musisz, wiesz, hiszpański łapać dość mocno. nie? No, ale we włoszech tak jest, że są dofinansowania do tego, żebyś ty kupił na przykład na tej w tej dzielnicy. Dom, czy tam mieszkanie, i są dofinansowania. Czasami w, można było chyba za złotówkę wyludnie... chyba kupić albo za coś. Tak, są takie miejsca, rejony w ogóle we Włoszech, że można kupić w ogóle za jakieś tam bardzo śmieszne pieniądze. Za 5 złotych po prostu, mówmy szczerze. Znaczy, no tak, tylko że wiesz, że okolica jest tak wyludniona, że na przykład mieszka w jednej mieście 20 osób, nie? No i, i tam... oni po prostu wiesz, dofinansowują mhm. to po prostu, żeby w ogóle to miasteczko, nie wiem, jakkolwiek wieś, to w ogóle funkcjonowało. Odbudować. Tak? No i musisz chyba tam, jak czytałem, musisz zrobić jakiś remont obowiązkowy, czy coś, ale jest pełno aspektów. Dobra. Przejdźmy do Twojej podróży poślubnej. Tak, tak. To trzeba powiedzieć, że byłem na podróży poślubnej z moją żoną już na dość ciekawych wakacjach, bo to była część taka do zwiedzania objazdowa, część taka wypoczynkowa. A rejonem, w który się udałem, to była Sri Lanka, czyli dawniej po prostu Ceylon, wyspa Ceylon, czyli. Królestwo herbaty, tak? Gdzie wszyscy kojarzą oczywiście herbatę z Ceylonu, z tego słynie cały ten region, ale nie tylko, bo uwaga, też bardzo dużo, ten właśnie jest tam kokosów, ogólnie jakby rosną tam ogromne połacie palm kokosowych, jest tam bardzo dużo przypraw rośnie, e takich właśnie egzotycznych typu kardamon, cynamon, wanilia, ogromne ilości tego właśnie też hodują. Te najdroższe przyprawy. No jakby nie było, nie, bo wiesz, taka przyprawa nie rośnie, wiesz, raz, wiesz tam, to nie wyrasta tak chłopiu, no, no, ale no, jednak jest tam bardzo ciepło, bardzo bardzo parno, dużo wilgoci, dużo deszczu, co praktycznie e, tam, bo to jest już jakby ten no, klimat równikowy, nie, czyli tam jest bardzo dużo deszczu, bardzo dużo słońca, bardzo wysokie temperatury, więc tam wszystko rośnie na razy cztery. No, no i tak. No, 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 więc tam jest, polecam bardzo, jeżeli ktoś lubi ciepłe klimaty, bardzo ciepłe, ale to tylko właśnie w tych momentach, kiedy jest pora sucha, bo pora deszczowa w, na Ceylonie jest taka, że no, tam pada. Tylko że tam pada przez miesiąc, nie? Na przykład? Non stop. Ale no. też ludzie jeżdżą, bo słyszeliśmy dogady... pytaliśmy się przewodników, ludzie tam jeżdżą w porze deszczowej, bo też jest wiele rzeczy do zobaczenia. Właśnie wtedy, jak to wszystko zaczyna, wiesz, rosnąć, kwitnąć, wiesz, ta woda, to wszystko. Wiesz, cała wyspa po prostu, wiesz, jest. Dosłownie nasączona wodą, i tam wszystko kurna rośnie, nie? No a taki przerywnik. Jak byliśmy na Dominikanie, to chyba też byliśmy w porze takiej deszczowej, tajfunowej. Nie, my byliśmy na Dominikanie nie. tuż przed rozpoczęciem tuż przed. się e, pory tajfunów i że z monsunów, tak naprawdę. Okej. Okay. Co prawda, akurat kiedy byliśmy na ten, to akurat e, chyba był ten huragan 5 stopnia, czy tam tajfun, który akurat szedł na Amerykę, i tak się wszyscy zastanawiali, czy to nie pójdzie w dół do nas. Tak, e, mieliśmy ogólnie troszeczkę trochę, bo to już było chyba ile? Trzy lata temu. Tak Trzy naprawdę. lata temu. Tak, e, ten wspólny wyjazd. I to było no, dość stresujące, bo dlatego, że myśmy patrzyli dosłownie z dnia na dzień, czy nam przypadkiem samolotów nie odwołają. Nie no, ale poszło na Amerykę, także byliśmy fajne wakacje. Także opowiadaj dalej. Dobra. E, Ceylon. W, stara kolonia brytyjska, e, bo w ogóle nie e, historycznie zamieszkana przez, od IV wieku przed naszą erą. O. Pomyśl sobie, ile to jest tysiący lat, tam ludzie już mieszkali. Dlatego tam jest tyle ludzi na metr kwadratowy. Ja, wiesz co, no to fakt. Znaczy tam, wiesz, jakby w ogóle tam ta kultura, tam te wierzenia jest są bardzo mocno jakby skomplikowane przez to, że tam jakby wiele kultur i najazdów było przez różnych kolonizatorów, tak? Czyli no. byli Anglicy, byli tam chyba Holendrzy, e, przez jakiś czas Portugalczycy, którzy też próbowali wyplenić oczywiście jakąkolwiek inną kulturę i zachować wiesz, chrześcijanizm, ale nie udało im, nie udało im się to. E, bardzo dobrze, bo jakby duże nakłady osób, które przyjeżdżały w ogóle na celon, właśnie przywiozły też hinduizm tam no, lokalnie, i teraz, jakby główną, głównym wierzeniem w ogóle na celonie jest hinduizm. E mega przyjemna atmosfera, nie, bardzo spoko ludzie w ogóle nie, bez bez, znaczy nie tak? Tak jak Hiszpanie mają na zasadzie takiego luzu w sobie, tak oni mają dokładnie to samo, tylko w takiej wyspiarskiej właśnie takiej klimacie, nie? Że na zasadzie... Aloha. Na, to, że Aloha, to wiesz, nie? To trochę nie, nie te rejony nie. świata, ale rzeczywiście, to jest takie, wiesz, coś, ale właśnie wiesz, przy Zanzibarze jest Hakuna Matata, to oni też mają Hakuna Matata, nie? Na zasadzie zegarek jest po to, żeby biały, żeby biały, biała osoba patrzyła na zegarek, a oni mają luz, nie? Spokojnie, przyjadę, jak przyjadę. No, także nie, naprawdę mega spokojny kraj, mega fajna kultura, wszyscy są mega przyjaźni nastawieni, dlatego właśnie, że przez to, że wydaje mi się, że tam właśnie przez ten hinduizm i poszanowanie życia każdego, każdego zwierzęcia, każdego życia ludzkiego, jest właśnie to, że wszyscy do Ciebie podchodzą na spokojnie, nie? Fakt, może nie jest to wiesz, przyjazny kraj na zasadzie, że wszyscy będą uśmiechnięci i gadać z Tobą, ale rzeczywiście mega, mega, mega przyjemnie się tam spędzało czas. W ogóle, objazdówka. Pierwsze pięć dni przyjechaliśmy, tak naprawdę przylecieliśmy na, na Sri Lankę, mieliśmy cztery godziny starej przerwy i od razu, wiesz, autobus i kita, nie? I jedziemy obie na objazdówkę. Z jetlagiem? Tak, z jetlagiem <laughs> ze wszystkim, tak. Zmęczenie jak cholera, bo 12 godzin lotu. Eee, no... Fakt, zmęczenie, no niestety na tych wakacjach trochę ciężko jest odpocząć, dlatego że wyjazdy są najczęściej czwarta, piąta nad ranem. Wiesz, potem wracasz o 16, masz dosyć, idziesz się umyć, a potem najczęściej idziesz jeszcze się, wiesz, tutaj bo piweczko, tu coś tam coś, tam siedzisz do 23, do pierwszej, potem 3 godziny spania i da, dawaj dalej na objazdów. A jaka tam jest strefa czasowa, ile jest do tyłu? Czy eee, to wiesz, to, na same, na, w ogóle tam jest śmiesznie, bo chyba sama Sri Lanka, czyli właśnie Ceylon, ma 4,5 godziny przesunięcia czasowego. Względem nas. Względem Polski. Okej, okay, wydawało mi się to, że będzie więcej. No właśnie nie. Cztery, najlepsze jest to, że 4,5 godziny. Nie 4 godziny, nie 5 godzin. 4,5 godziny. Okej. Okay. A to jeszcze nie spotkałem się, albo nie słyszałem, albo moja po tego nie przyswoiła, że są połówki w ogóle. Znaczy też się zdziwiłem. Powiem ci, że jak ja sprawdziłem strefę czasową i tak patrzę, o, cztery i pół godziny różnicy. Takie, czemu pół? <noise> to no. dziwne. U nas jest 10, a tam jest 14,30? No. Dziwne, śmieszne, ale no to, to tak, sobie okay. wy, tak sobie wyprali tą swoją strefę czasową. E, co jeszcze? Mega, mega ciepło. E, tam jest oko, znaczy w ogóle tam jest śmiesznie, bo tam różnica temperatury między nocą a dniem jest 1 stopień. O, okay. Tam jest stała temperatura, ale jest mega gorąco. Tam jest dwie... Teraz jak byliśmy, to było od 28 do 29-30 stopni. To okay. jest cały czas. Do tego no, wilgoć około 80%, czyli bardzo no, cięższe warunki, tak? No, tam jest jednak, wiesz, to, to, to powietrze jest ciężkie, po prostu wychodzisz z klimatyzowanego pokoju i nagle masz takie od razu, nie? Siada na ciebie ciepłe. Ale ciepło. właśnie ciężko jest w tych temperaturach, bo jak używasz klimy, to od razu cię zetnie. Na przykład ja. No, ale nie, właśnie, właśnie tak Mnie jest też zresztą. ścięło na wakacjach. Dobrze, że sobie wziąłem tabletki, bo zaczęło mnie zatoki brać, gardło i. A tam oczywiście Masakra. to jest, jak wiesz, jak to w wyspiarskim kraju, czy ktoś kiedyś słyszał o odgrzybianiu klimy? Stary, tam nie. grzyb rośnie, kurna, tam pieczarki rosną na klimatyzacji. <laughs> No, także wiesz, że tam nie ma czegoś takiego odgrzybiania, wiesz, tam odpa jak odpalali klimę, to tam wiesz, bazowo jak się klima odpala, to tam jest ustawiona na 15 stopni, nie. Okej. Okay. No, Bo tam są takie szpary w drzwiach i tak dalej, że to wszystko ucieka i tam musisz walić 17 tu, nie? a przy podłodze masz 25. Nie? Okay. To nie ty mieszkasz z grzybem, to grzyb mieszka z tobą. Tak, nie? to ty mieszkasz u grzyba raczej. U grzyba. No. Nie, ale nie, mega, mega, mega fajne, mega dużo rzeczy do jakby ogólnie zobaczenia, bo kultury właśnie tej takiej hinduistycznej jest mega dużo. I w ogóle nie wiem, czy wiesz na, w ogóle Sri Lanka jest jednym chyba z trzech miejsc na świecie, gdzie są szczątki Buddy, tego oryginalnego Buddy, podobno, wiadomo, jak to jest, nie? Te relikwie, okay. powiedzmy, że są wątpliwe jakby jakości, nie? Ale to jest, wiesz, wiadomo, wiad wierzenia są wierzeniami i podobno właśnie, na, bo byliśmy właśnie w świątyni, gdzie jest ząb Buddy. O! Oh. No. Jeden z naj jakby naj takich, to jest coś ale no nie wiem, ciężko to porównać do naszych religii, bo my mamy oczywiście, wiesz, jakieś tam kościoły, nie kościoły, ze swoimi tam tymi, wiesz, rzeczami powiedzmy świętych, ale no to jest tak mniej więcej właśnie jak coś a Watykan, nie? Na zasadzie to okay. są trzy miejsca na świecie, gdzie jest właśnie chyba obojczyk buddy, ząb buddy i co, jeszcze jest jakaś część, tylko ja zaraz ci nie powiem co, chyba włos, ale to tylko tak mi się jakoś przynajmniej. A były przypomina. jakieś restrykcje co do ubioru, żeby tam wejść? So, tak, no niestety jakby wierzenie hinduistyczne ma to do siebie, że nie możesz pokazywać ramion, przy świętych jakby w świętych miejscach i nie możesz pokazywać kolan. Okej, okay, a kobiety musimy mieć wszystkie coś na kobiety, głowę? I Wszyscy faceci. To nie masz tego rozdzielenia. Jesteś, w, jakby to jest zunifikowane, że każdy, kto wchodzi do świątyni musi mieć zasłonięte kolana, co najmniej do połowy nogi, czyli gdzieś tam powiedzmy do, dotąd, tak? Do połowy okay. do, do, do do połowa piszczera, piszczera. No piszcza. Ewentualnie, jeżeli jesteś już w tej świątyni zęba, no to praktycznie do kostek musisz coś mieć. E, wiadomo, możesz sobie wypożyczyć tak, żeby się zasłonić, no ale wszyscy mówią, żeby lepiej mieć długie spodnie, bo to przynajmniej po prostu w tym momencie nie. nie tam wiesz, 10 dolców jest do wypożyczenia, nie? Także okay. wiesz, na tej zasadzie. Ale to długie spodnie w taką temperaturę. Oj. E, powiem ci, że kupiłem sobie lniane spodnie i jestem o. mega z nich zadowolony. Luźne, fajne, przewiewne, do tego długie. No i właśnie z tego powodu właśnie nie kupiłem i mega się przedały do takich właśnie miejsc, że wiesz, szybko się przebrać, ciach, ciach i jest, wchodzisz. W ogóle są przebieralnie e, przy takich wiesz, rejonach, właśnie dla turystów, żeby można się było szybko przebrać i właśnie wejść do takich świątyń. E, no właśnie, mega fajnie, pod tym względem, że właśnie oni bardzo mocno szanują te swoją religię, e, pilnują tego. Nie ma czegoś takiego, że wiesz, przychodzi, wiesz, jakaś, nie wiem, Europejczyk i tak dalej. I, a dobra, bo on zapłacił za bilet, za wejście no to trochę ten jest poważności. Nie, tam nie. jest wszyscy ze są równo. Wiesz, są, wie, jakby ci w ogóle buddyści w sensie mnichowym, mnisi. Tak? którzy w ogóle przechodzą w wiesz, tych takich żółto-czerwonych takich szatach, wiesz, ogolona głowa i też idą dokładnie tak samo zakrycie jak my. Shaolin. No, trochę, no trochę to tak wygląda, nie, nie powiem, że nie, ale no rzeczywiście czujesz ten klimat i mhm. bardzo, bardzo fajnie to wygląda. W ogóle jest bardzo dużo miejsc właśnie tego kultu hinduistycznego, bardzo starych tak na przykład, bo są gdzieś tam powiedzmy wiesz, z trzeciego, piątego, dwunastego wieku, jakieś właśnie już pierwsze takie wiesz, jakby wzmianki w ogóle o hinduizmie jakby tej kulturze, już tam na tych wyspach, że tam to już dotarło. Mega, mega fajne, mega dużo do zwiedzenia, chociaż odległości też są duże. Bo niby się to tak wydaje, że to jest wysepka, tak? Mhm. Ale powiedzmy, między jednym miastem a drugim miastem masz 160 km i jedziesz wąską, krętą drogą po górach, nie? O! Bo to jest bardzo w ogóle górzyste. Znaczy, takie. To tak, 80% w ogóle tego kraju jest. Powiedzmy na takiej płaszczyźnie, nie wiem, wyżyny, coś w tym stylu, że to jest jakby, nie wiem, płaskie, ale jednak już jest troszeczkę, do, troszeczkę pod górę. A chyba około pozostałe 20% to są same góry. I to są takie bardzo, bardzo wysokie góry. I tam tak naprawdę wiesz, wszystkie właśnie herbaciarnie, te wszystkie wiesz, jakby właśnie legendarny Lipton z Delonu, herbata cejlońska, właśnie sobie tam uprawiają herbatki i inne właśnie takie rzeczy. Nie ma kawy kawy nie ma. Nie, nie hoduje się tam kawy, dlatego że kiedyś był po prostu tam grzyb, który zabił wszystkie jakby te rośliny kawa, właśnie do produkcji kawy. I przeszli na herbatę. I przeszli właśnie na różne inne rzeczy, tak, bo w tym momencie jakby no, coś trzeba było uprawiać, tak, z czegoś trzeba było żyć. Um, to właśnie było śmieszne, bo wiesz, jak przyjeżdżasz, przeważnie gdziekolwiek jesteś, to my myślisz, a napije się kawę w kawiarni, nie? Idziesz idziesz, niż, a tam nie ma kawiarni, nie? Nic. Zupełnie. Myśmy dosłownie tak? w jednym z największych miast znaleźli no. kawiarnię, gdzie mieli kawę z tego Fredo, tak? No to wiesz, od razu jest importowana kawa. No ale powiem ci, że po pięciu dniach szukania kawy, wiesz, wzięcie sobie latę i takie. O, kawa. No, to było w końcu tak, nie? Myśmy byli tak uradowani. W ogóle mieliśmy mega fajne, z właśnie takich tych znajomych, właśnie u siebie na tym, na tej objazdówce. E, troszeczkę starsi od nas, ale mega, mega, mega fajni i właśnie mega fajnie się spędzało też ten czas. No a po tym ceilonie, tak naprawdę po tych wyjazdach, pomijając właśnie, że codziennie praktycznie w innym hotelu byliśmy, pierwszy hotel był taki. No, taki typowy wiesz, że przespać się i jechać dalej. Potem mieliśmy dwa dni w takim hotelu mega fajny, bo był basen, było to, że właśnie żeśmy byli jakby w jednym hotelu, tylko z niego żeśmy wyjeżdżali wracali. No i tam też było spoko. Trzeci hotel, no on, znaczy, pomijając fakt, on był bardzo historycznym hotelem. W środku centrum miasta, bardzo wiktoriański hotel w ogóle. On się chyba nazywa. Queens albo Victoria's, coś w tym stylu. Victoria's Hotel, coś w tym Victoria's stylu. Victoria's <grytanie> Secret? Tak, tak. E, nie, ogólnie hotel, który powstał jeszcze za czasów właśnie przybycia w ogóle Brytyjczyków w ogóle na Ceylon. E, tam oni właśnie, dwieści Lordowie, nie, inni, inni, że tak powiem, stacjonowali. E, w ogóle są zdjęcia, jak został budowany ten hotel, jak była budowana w ogóle kolejka na Ceylonie, bo jest tam właśnie kolejka zbudowana. I o, co jest ciekawe, że to... Od momentu, w którym jakby Brytyjczycy, oczywiście za pomocą lokalnych tutaj że tak powiem. E... Niewolników? No, tego nie chciałem <laughs> mówić, ale no, wybudowali linie kolejowe, tak do dzisiaj te linie kolejowe służą, nie? O, inaczej. Tanią siłą roboczą. No, to była taka właśnie no, tania, tak. Okay, bardzo. A, a po tym Ceylonie chyba gdzieś popłynąłeś, nie? No, polecieliśmy najpierw, bo z Ceylonu no. polecieliśmy trochę dalej, trochę niżej, tam gdzie najczęściej spełniają się marzenia, jeżeli chodzi o wakacje, tak? Czyli Malediwy. Tak, Malediwy, piękne miejsce. W ogóle godzina się leci z tego, z Colombo na Male. Male to jest w ogóle stolica Malediw. Okay. To jest wysepka, gdzie jest lotnisko i miasto. To jest w ogóle, jest wysepka, no nie wiem, w wielkości może do średniego miasta, tak? I to jest tak, także wokół, wzdłuż plaży, tak naprawdę od razu wyrastają ci wieżowce, tak 10 15 piętrowe I to jest cała wysepka wybudowana z samych takich wieżowców. I to jest w ogóle, ten, jakby stolica. Okej, okay, dobra. No, e, bardzo dużo konstrukcji, dużo rzeczy się tam dzieje teraz, bo tam jakby mocno się rozbudowują tak właśnie infrastrukturalnie. E, z Male wsiedliśmy dosłownie, co jest najlepsze, wychodzisz z hotelu, nie masz podjazdu dla taksówek, nie, masz molo z ty, łódkami. O. I musisz dalej dopiero przejechać, żeby dostać się gdzieś tam taksówką powiedzmy do miasta, tak? Nie, pierwsze co wychodzisz, masz normalnie molo, stoją tam łódki i czekają na ciebie, żeby cię odebrać i zabić do hotelu, nie? No. Godzinka, w łódeczką, jesteśmy na, y, to się chyba nazywało Fila, chyba ogólnie ta, ta wysepka, ale hotel nazywa się Fila Loli e, Hotel i chyba dosłownie nie jestem w stanie Ci porównać tego miejsca do żadnego innego na świecie. Okay. Woda tak bardzo błękitna i tak bardzo przeźroczysta, jak się tylko da. A względem e, Dominikana, no jak byliśmy na sałonie? E, powiem Ci, że sałona wyglądała jak, jak syf przy tym. Aha. No. A sauna była piękna. No, ogólnie, sauna to jest jedna z najładniejszych plaż świata, tak? No. Jakby jedna, jest w tym katalogu jedna z najpiękniejszych plaż świata, ale Malediwy to jest zupełnie inny level. Powiem ci, jeżeli jesteś w stanie, bo tam tak jest zejście do z plaży, do wody około, wiesz, tam jest od 30 do metra głębokości, potem jest rafa koralowa, powiedzmy jakieś tam 5-10 metrów, wiesz, takiego wejścia w ocean, morze, i zjazd na sam dół. I uwaga, właśnie to, 25 metrów z czystego spadu w dół nie? Wypływasz sobie, wiesz, bez płes, bez niczego, wiesz, możesz się zapomnieć, patrzysz w dół, A pod tobą, kurna, spadł taki totalny, nie? nie ja bym na I ktoś... widzisz... No. Dno. Jakbym to zobaczył, to ja bym chyba się przeraził. E, uwierz mi, że nawet jak ja jestem raczej dobrym pływakiem, bo pływałem na AWF-ie przez, przez kilka lat, potem jakby cały czas ćwiczyłem to pływanie i tak dalej, to ja sam mam czasami Pietra, żeby właśnie wypłynąć. Szczególnie, że tam są dość mocne prądy pomiędzy wyspami i jest napisane w, przy każdym wejściu, zejściu do plaży, że jeżeli jesteś słabszym pływakiem albo nie, nie masz płetw ze sobą. To odradzają odpływanie od rafy, bo po prostu są tak silne prądy, i prądy są hmm. wynoszące. One nie naciskają na, na wyspę, tylko one właśnie wyciągają z wyspy. Więc jest ciężej po prostu wrócić, tak, jeżeli nie jesteś wytrawnym pływakiem. No i rzeczywiście dużo osób się tego pilnowało, i dużo też ratowników zwracało uwagę, że właśnie osoby starsze, dzieci i tak dalej, żeby cały czas się trzymały tego, powiedzmy, półtora metra głębokości, dalej nie wypływać. Okej, okay, to jest ciekawe, że nawet ratownicy tam byli i to pilnowali. Wszystko. Tak, pilnowali, bo no. To jest niebezpieczne. To są silne prądy, to są prądy takie, które znoszą bardzo mocno. Ja raz po prostu wypróbowałem to, żeby wypłynąć troszeczkę dalej i powiem Ci, że ja sam miałem pietra, bo to już były takie siły, że naprawdę trzeba było przyłożyć się do tego, zmęczyć, zmachać, żeby wrócić w ogóle do samej rafy, już nie do samego brzegu, tak? Gdzie czasami no osoby, no powiedzmy, machną 5-10 razy rękami i już są zmęczone, nie? No pewnie bym się bał, ale Wydaje mi się, że chyba bym spróbował, chociaż patrząc na to, jak to chyba było w Chorwacji, w Makarskiej, jak sobie nurkowaliśmy i oglądaliśmy ten cały dół, dług... tam, było, tam było głęboko, nie? No, myśmy wtedy byli na tej jednej z tych powiedzmy dzikich plaż, bo to była taka typowa jakby plaża zrobiona po prostu przez to, że ludzie się tam zaczęli rozkładać. No to też, to było dosłownie syp jakiegoś e, w ogóle klifu, tak? No. Tam się wysypał po prostu, to, ta ziemia się wysypała i było gładko i nagle było tak, trochę kamieni, trochę kamieni, bam, nie? Jakby zawsze, pamiętam, że zawsze jak tam, jakby tą głowę dawałem do głowy, po prostu czułem, jak mi tak wszystko tutaj dudniło. Ja po prostu byłem przerażony. ale to Głębokością, było tylko... nie? Głębokością, bo no. Na, no, no... No nie, nie, Ej, woda, wiesz... No, woda... Nawet nie wiem, co powiedzieć. No tak, wiesz, kwestia taka, że my nie jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni do przejrzystości wody. No. Bo i nasze jeziora, i, morze, i nasze morze bałtyckie, one nie są przejrzyste. To miejscami, nie... miejscami są, ale no... Powiedzmy, że ogólnie do najczystszych nie należą. To A tam, tam jest po prostu rafie. tak, że woda jest tak krystalicznie, wiesz, przeźroczysta do tego stopnia, że jesteś w stanie, powiedzmy, na pięciu metrach patrzeć na ryby. No. To które to pływają dosłownie po rafie, tak? No a dużo też daje w sumie ten, ten biały piasek, nie? Tak, bardzo biały piach, bardzo delikatny, gładki piasek. Szczerze, gdybym. W ogóle, ceny, pomijając ceny ma maledywskie, bo to jest jakby zupełnie inne, to jest w ogóle taka abstrakcja. To że szkoda do... gadać po prostu. No, <noise> powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chcesz sobie zamówić wino do kolacji, no to bez 60 dolarów to nie podchodź. E, to jest na starcik w ogóle, to jest, wiesz, lampeczka do, do kolacji. E, jak chcesz zrobić sobie romantyczną e, kolację na plaży, spoko, 250 dolarów od pary, nie? Ech, I to jest tylko tam. przystawka z jednym daniem i z lampką wina, tak? Talerz serów. Dawać tysiaki. Ale nie, jedyne co ja, ni, ni, w ogóle do miejsca, w, w którym, do miejsca, miejscach w, na Malediwach, które przeszliśmy, nie mam żadnego, żadnego e, minusa. Nie widziałem tam w ogóle żadnego jakiegoś, nie wiem, coś, co, 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 co by mi przeszkadzało. Było fantastyczne jedzenie, e, w ogóle jakby, no bo oni nie, nie jedzą wieprzowiny, nie? jakby zupełnie, totalnie, jakby na całym właśnie Ceylonie i w, na Malediwach, w ogóle Malediwy są wyznania... E, Eee, nie arabskiego, tylko islamskiego. Islamskiego. Całe Malediwy są, jest mocny islam. No, oczywiście wiadomo, że dla turystów jest to zniesione, no bo. To jest typowo jakby wakacyjny kierunek no, dla ludzi. Więc chyba wiadomo. tylko głównie turystycznie, żeby tak. sypać kasę. No, ale z drugiej strony właśnie to, że wiesz, przychodzisz na obiad i masz tak, kilkanaście rodzajów makaronów, mięs, wołowiny, właśnie kurczaka, desery w jakiejkolwiek postaci, z jakichkolwiek owoców, jakie chcesz. Po prostu to było mega, mega. Ja dosłownie nigdy w życiu, a trochę już po podróżowałem po, po hotelach, po, po świecie, nie spotkałem tak smacznego jedzenia. Jak dla mnie wygrał Top of the Top, nie było lepszego hotelu, w którym jadłem i będę prawdopodobnie pamiętał to do końca życia, pomijając ogólnie kierunek to, to właśnie jedzenie. Bo naprawdę, co byś, czego byś nie wziął, to było fantastyczne. E, w ogóle zdziwiłem się, że był w, pewnym, w pewien dzień przychodzę sobie na kolację, patrzę, a tam są wołowe rolady. O, też brakowało. Polska wołowa rolada <laughs> z ogórkiem i musztardą w środku z sosem takim pieczeniowym stary, kurna, no mnie zmiotło, nie? No. Od razu pierwsze, co wziąłem, to wziąłem opiekane ziemniaki, do tego, kurna, te rolatkę, jeszcze, kurna, ogórek świeży, ten był jeszcze jogurt w ogóle, mogłeś sobie dorzucić do jogurtu i, kurna, stary, prawie polski obiad, nie? No, brakowało modrej kapusty. No, no, no dobra, modrej kapusty nie było, nie? nie ale to, <laughs> to, to akurat zrozumiałem, to, to bo oni raczej takich rzeczy nie jedzą. A trzeba było sobie przybyć z Polski. A, no, kurna, w słoiczku, nie? Ja, czy też tak kluski sobie wozić ze sobą. Łopanie. <laughs> panie. <laughs> ale nie, naprawdę właśnie nie było fantastyczne, nie miałem się do niczego co przyczepić. Widoki, w ogóle klimat, cały czas ciepło, cały czas słoneczko, w ogóle przyjechałem opalony po dwóch dniach. Czajcie to, że ja wyglądam tak, jak teraz, ten mój kolor, a wyglądałem totalnie biały jak wyjeżdżałem, bo byłem praktycznie schowany u siebie w mieszkaniu przez ostatnie pół roku, to byłem totalnie biały i ja przyjechałem taki... W sumie się nie opalając, czyli siedząc cały czas pod krzakiem, pod palmą, e, z browarem w ręku, i byłem tylko przez chyba 4 godziny na snorkingu, tak? I to są właśnie te efekty, że ja jestem cały spalony i schodzi, zaraz, ze mnie, zaraz będzie ze mnie schodzić skóra. No, w takich miejscach, nawet jak są chmury albo coś, to opala grzeje, grzeje, opala, więc no. duży, dużo ludzi nie wie, że. Ale ja się, to jest najsze, że to nie jestem. To nie jest tak, że ja sobie chodziłem bez filtra. Ja jestem na filtrze 50 cały czas i to wiesz, to nic nie dawało. No. no Ludzie też nie wiedzą, że jak nie ma słońca, to, e, nie opala się, a potem spaleni. Po ja prostu. tacy czerwoni. No, ja tak mniej więcej wyglądałem. <laughs> jak taki czerwony redneck. Racz. redneck, redneck. No, no się śmiali właśnie na, na tym, na kolacji, kelnerzy, nie, że mm. chyba troszeczkę za długo mi się przysnęło na słońce. Ja mówię, nie, ja nie byłem w ogóle. A tam podejrzewam, że tam chyba większość osób chyba jest bardziej takich czerwonych, nie? Czy znaczy, nie? wiesz co, Jeżeli chodzi o jakby osoby, które przyjechały powiedzmy, z Europy, tak, no to oni wiesz, wiadomo, wszyscy się spalają na raka, ale jak masz taką śniadą w skórę, na zasadzie, wiesz, takiego, wiesz, typu włoska, taka, jakby nie wiem, cera, takiego. Wiesz, italiano. I takie Italiano. Picasso, no, no to Sobella. właśnie wty, no to wtedy, że taki wiesz, jeden dzień jesteś brązowy, nie? Taki właśnie, wiesz, opalony, ale właśnie to, się, to mnie zdziwiło, że bardzo było dużo Włochów, bardzo dużo było Niemców, oczywiście Rusków też bardzo. Było dużo story, ale niestety tak, to takich będę nazywał. No to jednak był jakiś minus. Czy minus? Oni nie <noise> przeszkadzali, nie? Na tej zasadzie, że wszyscy się kulturalnie zachowywali, tam nie było, wiesz, imprezy i tak dalej, tam wszyscy przyjeżdżają po to, żeby odpocząć. I chyba każdy to ma głęboko, że tak powiem, zakorzenione, że jak już przyletujesz do takiego hotelu, e, wydajesz dość konkretną ilość kasy, no to to jest właśnie po to, żeby odpocząć, a nie robić, wiesz, burdy, nie? To nie jest no. Egipt na zasadzie, wiesz, albo złote piaski, że przyjeżdżasz się na kur... dupy i wiesz, i impreza, nie? Non-stop, all inclusive, la, la 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 a potem umierasz przez tydzień, No. Nie?